Witam Państwa bardzo serdecznie na naszej konferencji. Przepraszam, że nie była miesiąc temu, ale było takie duże zamieszanie z polityką, z wyborami. Stwierdziłam, że i tak wiadomości, które my przekażemy, umkną gdzieś w polityce, która była wielka polityka dosłownie w czasie wyborów i przed wyborami, i też po wyborach. Stąd też teraz jest konferencja prasowa. Mam nadzieję, że jeszcze jedną konferencję zrobimy za miesiąc, przed Bożym Narodzeniem. I to będzie na koniec tym roku. W przyszłym roku jak najbardziej chcemy utrzymywać taką formę, raz w miesiącu się z Państwem spotkać. Chciałam poinformować, że dostaliśmy decyzję Urzędu Marszałkowskiego zmieniające pozwolenie zintegrowane i możemy na naszym wysypisku śmieci, na spółce, która zajmuje się zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zmieszane odpady zagospodarowywać. Była opinia, myśmy od 1 października na czas remontów i na czas kontroli z Urzędu Marszałkowskiego zatrzymaliśmy odbieranie śmieci zmieszanych. Powiem tak bardzo szeroko, śmieci zmieszanych. Otrzymaliśmy pozytywną opinię. Uprawnomocniła się w piątek, czyli możemy rozpocząć już normalną działalność naszej spółki. Drugi punkt, o który chciałam powiedzieć, to rondo. Już chyba trzeba powolutku przygotowywać naszych mieszkańców, że znowu za kilka miesięcy nasz wiadukt, już może nie nasz wiadukt, będzie nieprzejezdny. Prosiłabym, wiem, że ludzie narzekają, ale przede wszystkim efekt się liczy. Znowu zamkniemy wiadukt, ale już wychodzimy na Aleję Jana Pawła II i rozpoczynamy długą inwestycję, która właściwie co roku, czyli jeszcze przez 3 lata naszej kadencji, będziemy się posuwali o jedno rondo więcej do przodu. Pokaż, jak będzie to rondo wyglądało, żeby już też przygotować. Oczywiście no, chciałam powiedzieć, że jesteśmy jeszcze przed zaakceptowaniem budżetu miasta przez Radę Miasta, ale komisje wszystkie pozytywnie opiniowały. Zresztą tutaj byłoby trudno powiedzieć, żebyśmy się zatrzymali tylko na ulicy Kozielskiej. Idziemy do przodu i jeszcze za naszej kadencji dwa ronda. Dwa? No i tylko dwa zostały, tak? Już tylko te dwa. Dwa ronda zrobimy. I oddaję głos panu Maruszczakowi. Tak jak pani prezydent powiedziała, to jest jakby ciąg dalszy realizacji, modernizacji tej głównej osi Kędzierzyna-Koźla, jaką stanowią ulice Kozielska i Jana Pawła II. W tym roku skończyliśmy modernizację ulicy Kozielskiej, przechodzimy na ulicę Jana Pawła II. No niestety wiąże się z tym, że to też z tym, że tak jak pani prezydent powiedziała, no będziemy musieli czasowo zamknąć przejazd pod wiaduktem i no niestety przez jakiś okres czasu będziemy mieli utrudnioną komunikację w Kędzierzynie. Ten róg zostanie wyrzucony na obwodnicę, tak jak dotychczas było. Ale no, z dobrych wiadomości jest taka, że jeżeli już to zakończymy, to już później następne etapy przebudowy Jana Pawła II nie będą związane z zamknięciem przejazdu pod wiaduktem. To jest może nieduży zakres, bo w tym etapie chcemy wykonać cały ten układ ronda na skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II, Grunwaldzkiej, Dworcowej, Karola Miarki, Trauguta i dojść do ulicy Matejki. To jest może jakby patrząc na długość, nie jest to wielki odcinek robót, ale jest on znaczący właśnie ze względu na to, że praktycznie przerabiamy teraz cały układ komunikacyjny w obrębie dworca. W tym roku
myślę, że na dniach już będzie otwarte, tak jak słyszymy, będą otwarte kasy. W połowie grudnia ma być jak uroczyste, że tak powiem, otwarcie budynku dworca, także dworzec i okolice będą już bardzo ładnie wyglądały. Do tego chcemy my dołożyć tutaj tą modernizację, o której mówię. To powinno nam zamknąć już jakby cały ten układ przy dworcu z jednej i z drugiej strony. To, co zamierzamy teraz zrobić, to tak jak powiedziałem, to jest przede wszystkim to rondo, które kanalizuje ten ruch na praktycznie tu 5 czy 6 nawet ulicach. I jakby drugim ważnym aspektem tej przebudowy jest sprowadzenie czy usytuowanie takiego kompleksu przesiadkowego przy samym dworcu. I teraz, jak Państwo wiecie, jest parę miejsc, gdzie są przystanki autobusowe, bo one są i przy Karola Miarki, i przy Jana Pawła II, i tutaj na tym parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej. W zależności od kierunku, w którą stronę się jedzie, docelowo ma być to wszystko, ma być ten centrum przesiadkowe, czyli ma być jedna grupa przystanków właśnie tutaj, to jest ten niebieski teren przy dworcu, na tym pierwszym parkingu, który teraz jest jadąc od ulicy Jana Pawła II, Grunwaldzką po lewej stronie, to mniej więcej w tym rejonie będzie zlokalizowane to centrum przesiadkowe. To jest, tak jak powiedziałem, wielkościowo nieduży zakres tej inwestycji, jeżeli chodzi o długość zmodernizowanej drogi, ale jest to bardzo skomplikowane, bo w tym rejonie jest dużo sieci do przekładek i dlatego jest to, tak jak powiedziałem, ważny i trudny etap przebudowy całego tego ciągu ulic. Zakładam, że podobnie jak w tym roku, zamknięcie wiaduktu będzie w granicach 2-3 miesięcy. Będziemy starali się robić to też w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniać życie mieszkańcom. Dziękuję. Tak w skrócie. Chcieliśmy też podkreślić to, co zresztą Państwo mówicie, że z końcem roku będziemy mogli coś powiedzieć więcej na temat hospicjum. Z końcem roku otrzymamy informację czy budynek, który ekspertyza jest aktualnie robiona, czy budynek na ulicy Szymanowskiego, byłe przedszkole, nadaje się pod hospicjum. Jeżeli tylko ta ekspertyza, a będzie ona wiadoma z końcem tego roku, czyli dokładnie za miesiąc, rozpoczniemy już projektowanie, czyli najpierw akcję ofertową na przetargową na projekt. Także wreszcie według mnie zrobimy duży wielomilowy krok, jeżeli chodzi o hospicjum, ale czekamy jeszcze miesiąc. Jak już będziemy wiedzieli, że ten budynek się nadaje pod hospicjum i spełnia wszystkie warunki, oddamy budynek, który dał nam powiat w poprzedniej kadencji przy cmentarzu, tam przy szpitalu. Wracając tutaj do informacji o PKP, co oficjalnie 17 grudnia jest oficjalne otwarcie dworca PKP i dzisiaj też powstał taki projekt, pomysł, ażeby uczcić no niekoniecznie to wydarzenie, bo prawdopodobnie, to jeszcze sprawdzamy, to jest 170 lat dworca w Kędzierzynie-Koźlu. I chcemy sfinansować znaczek, jak nam się to uda, taki znaczek 170 lat dworca PKP w Kędzierzynie-Koźlu będzie wydany. Chcieli też powiedzieć, już mówimy o rzeczach, które będą odbywały się w przyszłym roku, ale też w przyszłym roku Światowe Dni Młodzieży nie odbędą się tak samo w Kędzierzynie-Koźlu. Komitet został już powołany, komitet organizacyjny, w którym między innymi jest pani starosta, w którym jestem ja, oczywiście księża z naszych parafii, ale też kilka zdań, Wojtek, na temat Światowych Dni Młodzieży.
Szanowni Państwo, będziemy mieli chyba taką bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie, nie tylko o charakterze społecznym, religijnym, ale także o charakterze kulturalnym, ponieważ do Kędzierzyna Koźla przyjedzie około 1000 przeważnie młodych ludzi. Oczywiście organizatorami, głównymi organizatorami są parafie Kędzierzyna i Koźla, no ale miasto włącza się w sposób taki zasadniczy, umożliwiając czy też dojazd pielgrzymom do różnych miejsc, udostępniając halę sportową na imprezę, która tam się odbędzie, no i na różne wydarzenia o charakterze kulturalnym. Młodzież będzie naprawdę z całego świata. I rzeczywiście myślę, że pod koniec lipca Kędzierzyn Koźle, jak cała Polska, będzie tętniła życiem takim światowym. W części parafii, czyli parafia znajdująca się na Pogorzelcu, będzie miała taką odrębną, bardzo religijną grupę młodzieży, a pozostałe parafie będą organizować w ramach oczywiście zgłoszeń, które będą napływały z Krakowa, ale będą to będzie to młodzież naprawdę z całego świata. I Urząd Miasta się, i wiem, że też starostwo, tutaj nie mogę mówić starostwo, włączają się bardzo intensywnie już teraz w przygotowanie działań. Jeszcze tutaj Pan Wojtek jedną odpowie. O kamerze. Bo chcemy Wam powiedzieć, że my wiele rzeczy po prostu robimy, niekoniecznie są one widoczne. Ja znowu jestem nauczona, że przede wszystkim robimy, zamykamy i idziemy dalej. Nie chwalimy się poszczególnymi etapami, które robiliśmy. No tak powinno być. Powinniśmy, my teraz gonimy czas, nadganiamy czas, który miasto miało trochę stracony. I chcielibyśmy powiedzieć o takiej inicjatywie, która powstała też z inicjatywy naszych radnych, pana przewodniczącego i pani przewodniczącej. My dołączyliśmy się do tego na początku roku i efekt będzie... No to słuchamy teraz. Efekt będzie bardzo ciekawy. Proszę Państwa, chodzi o Blechhamera. Jak Państwo wiecie, to stowarzyszenie historyczne, które gromadzi pamiątki z czasów II wojny światowej. W tej chwili kończy się remont Domu Kultury Lech dla celów właśnie udostępnienia tych zbiorów Blechhamerowi. 6 pomieszczeń na dole, jedno na górze. Będzie tworzyło, szczególnie tam te pomieszczenia na dole będą tworzyły bardzo ciekawą trasę muzealną. Taką trasę, w której będzie można nie tylko zobaczyć pamiątki, ale też będzie można prześledzić historię związaną z II wojną światową. Naprawdę wygląda to ciekawie. Oczywiście w momencie, kiedy zostanie dokończony remont do końca listopada, a później wyposażony w te wszystkie eksponaty, które Blechhamer zgromadził, no myślę, że będzie to atrakcja turystyczna na miarę nie tylko województwa, ale z Polski. Uwierzcie mi Państwo, te zbiory cieszą się ogromną popularnością. Mamy też taki pomysł, aby tworzyć takie lekcje muzealne dla uczniów z Opolszczyzny, być może także z odleglejszych stron Polski, w których będą pokazywane filmy w kinie, w byłym kinie, a sali kinowej Lecha, z możliwością zobaczenia tego wszystkiego, co będzie zgromadzone w salach muzealnych, bo tak to chyba będzie można nazwać Blechhamera. Wygląda to obiecująco i myślę, że Państwo też zostaniecie zaskoczeni tym, co pozostawiliśmy w tym obiekcie, a więc te wszystkie kable, te stare lampy, jednocześnie z tym nowoczesnym przygotowaniem, czyli wyremontowanymi pomieszczeniami. Ja jeszcze tak na zakończenie tej oficjalnej części, bo Państwo na pewno mieli pytania. Chciałabym kilka dat powiedzieć i prosiłabym, żeby też Państwo w naszym imieniu zaprosili mieszkańców. 6 grudnia rynek w Koźlu, godzina 16:30. Wraz z prezesem Leszkiewiczem, prezesem Grupy Azoty, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, włączymy światło na rynku. Zakłady Azotowe Kędzierzyn no, nie włączały się czynnie w organizację Dni Miasta, ale uzgodniliśmy w ten sposób, że oni
rozświetlą nasz rynek. Co powstanie, to jest oczywiście niespodzianka. Na pewno będzie rynek od 6 grudnia bardzo ładnie wyglądał, rynek w Koźlu. Jest to Mikołaj, czyli będą Mikołaje. Zapraszamy mieszkańców z dziećmi. Chciałabym naprawdę, żeby trochę optymizmu naszych mieszkańców, bo żeby wyszli z domu, przyszli, zobaczyli, poczuli troszeczkę magię świąt. Będzie też chór, który zaśpiewa kilka kolęd, żeby troszeczkę rodzinnie było, bo jesteśmy dużym miastem, a jak mówię, no nie będziemy tworzyć jednego centrum, ale mam nadzieję, że mieszkańcy z całego naszego miasta odwiedzą rynek. Następny termin to jest 12-13 grudzień, Plac Wolności. Robimy bożonarodzeniowy jarmark. Robimy go na Placu Wolności. I też w atmosferze takiej świątecznej, w atmosferze kolęd, które nasze zespoły i chóry będą śpiewały. I następnie 19-20 rynek w Koźlu w takiej samej atmosferze, takich przedświątecznej, miłej. Mam nadzieję, że nasi mieszkańcy przyjdą na te spotkania, na te jarmarki. Chciałabym tylko powiedzieć, że prawie że obecność powinna być osoby, które będą chciały przyjść. Byłoby super, jakby miały nakrycie na głowę takiego Mikołaja. Poczujmy, zróbmy to tak, jak jest w innych miastach. Jest świątecznie. I my też powinniśmy trochę tą atmosferę świąteczną na zewnątrz, nie w domu, ale w naszym mieście poczuć. Także serdecznie wszystkich mieszkańców zapraszam i mam nadzieję, że frekwencja dopisze. Teraz pytania, jeżeli Państwo macie, to jesteśmy otwarci. Ja chciałem zapytać o kwestię dzików. Tych dzików jest wciąż dużo. One gdzieś tam się przyczyniają, powiedzmy, do wypadków drogowych i tak dalej. Czy jest może, jak ja wiem, że to trzeba też wyżej jakby załatwiać pozwolenia na odłów i tak dalej, ale czy jest może, są może jakieś pomysły, jak inaczej jeszcze, powiedzmy, przeciwdziałać dzikom, żeby one nie docierały do dróg, żeby może nie wchodziły tak blisko miasta? Czy ja, zanim tutaj pan marszałek odpowie, ja powiem jedno. Dosyć jeszcze jako w mojej poprzedniej pracy w zakładach azotowych zatrudniliśmy pana, który miał wywabić te dziki z terenów zakładów azotowych. Czyli wyglądało w ten sposób, że sypał odpowiednią karmę codziennie trochę wyżej, aż dalej, aż miały wyjść za tą bramę. Jak zobaczyły bramę, wróciły. Według mnie takich metod nie ma. Ja wiem o tym problemie. No, ostatnio na ulicy, tam w okolicach Bema, właściwie no, przeryły cały trawnik. My będziemy rozmawiali, ażebyśmy, może dostaniemy pozwolenie na tak się mówi, odstrzał. Ale to nie jest w naszej gestii. Ale takie sygnały są, no trudno też zabezpieczyć, żebyśmy dali, no nie wiem, siatkę wokół całego lasu. Nie wiem, jak przeciwdziałać takim innymi metodami. W tym roku mamy zgodę na odstrzał 15 dzików. Praktycznie już to jest na wyczerpaniu ten limit. No możemy w przyszłym roku po prostu występować o, i pewno tak będziemy robili, o większy limit. Z drugiej strony jest tak, jak rozmawiałem z myśliwymi, bo to problem polega na tym, że te dziki właśnie są odstrzeliwane w lasach i tam na terenach łowieckich. Jest bardzo dużo zwierzyny i jest bardzo dużo po głowie, tak jak mówią myśliwi, to jest problem. A z kolei oni no, nie bardzo mogą odstrzeliwać te dziki w mieście, na terenach zabudowanych. I tutaj no, musimy to jakby znaleźć jakiś tam środek, tak jak złoty środek, jak to staramy się teraz. Jest to, tak jak mówię, mamy tą zgodę, współpracujemy z weterynarzem, staramy się też jakby usypiać te zwierzęta, przemieszczać gdzie indziej, ale no, ze względu na to po głowie, no to jest jakiś tam problem, może większy niż no, w ostatnich latach. Będziemy starać się
na przyszłość jakby zwiększyć ten limit. Pani prezydent mówi, że z siatką na przykład wokół dróg byłoby ciężko, a może w takich newralgicznych punktach na przykład, gdzie powiedzmy te lasy są bliżej albo gdzie te dziki faktycznie pojawiają się. No można, będziemy rozmawiać, bo tu problem jeszcze, jakby problem, może nie problem, tylko jak nie leży wszystko w gestii gminy, bo w większości tych właśnie dróg, o których tutaj mówiliśmy, czy Bema, czy nawet przy ta Przyjaźni, bo to tam też jest na wjeździe do Słowięcic, to są drogi niegminne i tu my bezpośrednio nie mamy możliwości zadziałania, więc rozmawiamy z zarządcami dróg i no będziemy starać się wypracować jakieś rozwiązanie w tym zakresie. Ja mam pytanie do przyjaciół. Mam pytanie dotyczące świadomości młodzieży. Tutaj pan powiedział, że to będzie około 1000 osób, tak, które przyjadą do Kędzierzyna. No tak, prowadzą mniej więcej skatalogować kilka hoteli, które tutaj mamy, miejsc noclegowych i chyba 1000 łóżek się nie doliczyło. Jak oni będą rozlokowani, jeżeli chodzi o miejsca noclegowe, czy są na ten efekt? No, organizatorami głównymi, tak jak już wcześniej Państwu mówiłem, są parafie i one przede wszystkim będą organizować mieszkańców, czyli w ramach ogłoszeń duszpasterskich już w tej chwili zgłaszają się mieszkańcy, którzy chcą udostępnić swoje mieszkania dla tych pielgrzymów i to będzie taka forma. W 90%. Oczywiście, jeżeli się okaże, że będzie taka potrzeba, jesteśmy w stałym kontakcie, mieliśmy już ostatnio takie spotkanie robocze, jak będzie taka potrzeba, to jesteśmy w stanie także szkoły udostępnić dla tych pielgrzymów, jeżeli zajdzie taka konieczność. Na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje na to, że parafie w ramach swoich zasobów ludzkich, że tak to określę, czyli parafia, będą niejako udostępniali noclegi dla tych pielgrzymów, a to też jest taka ciekawa forma integracji. A ta impreza, która będzie zorganizowana na Gwiazdę, to jaki ona będzie miała charakter? Będzie koncert? Będzie i koncert, będzie miała taki charakter też religijny, ale nie będzie to msza, żeby nie było niedomówień. Młodzież się ma bawić, młodzież jest radosna, tam są naprawdę pomysły na to, żeby zorganizować taki festiwal kulturalny, to znaczy ci młodzi ludzie przyjeżdżają z gitarami, i oni chcą naprawdę się zaprezentować, oni chcą poznać tych wszystkich swoich kolegów, którzy będą z innych krajów tutaj i my udostępnimy im scenę. Zresztą będzie to bardzo, myślę, profesjonalnie przygotowane i będą mogli zaprezentować swoją kulturę na tej scenie. Będzie to niesamowicie ciekawe wydarzenie. Moim zdaniem Światowe Dni Młodzieży to nie jest wyłącznie religijna impreza, to także ma charakter takiego ciekawego spotkania z różną kulturą. Pani Katarzyna Martyniak, Radio Park. Ja mam dwa pytania. Pierwsze dotyczące planowanej dyskusji na sesji odnośnie nazwy Roundness Kozielskiej Rej. A Państwo decydować nie będą, to będą decydować radni, ale być może gdzieś jest taka koncepcja co do nazewnictwa w ogóle nam w mieście. Czy należałoby to ujednolić, czy należałoby podejmować decyzje w momencie, kiedy będą wszystkie, czy jednak jest to dobrze, kiedy akcyjnie nazywa się ta ronda i dochodzi do pewnych spięć w niektórych środowiskach. A druga sprawa odnośnie czystego regionu, skoro już jest ta decyzja pozytywna o dotycząca tej instalacji, czy gdzieś tam też przygotowane są kolejne kroki, żeby czysty region przejął spółkę Czysty Region? A przy okazji jeszcze chcę zapytać odnośnie tego, że zmieniły się firmy, które teraz transportują odpady. I akurat w Kędzierzynie Gorzów docierają też do naszej redakcji takie sygnały o tym, że nie zostało zsynchronizowane właściwie i w zasadzie pojemniki zostały zabrane przez poprzednią firmę, a dostarczone nowe nie. I w takim razie gdzie mieszkańcy powinni się zgłaszać, bo próbują interweniować w poszczególnych firmach, czy to w czystym regionie w związku, no ale gdzieś tam nie spotyka się to z odpowiednią zarobą. To ja może o nazwie ronda, bo ja specjalnie napisałam, że ja nie dam propozycji do radnych nazwy. Jeżeli ktoś by się mnie spytał, jak powinny rondo wyglądać, ja bym zrobiła rondo 1 łamane przez kadencję, rondo 2 łamane przez kadencję. No, ja do tego praktycznie podchodzę, ale tutaj bym chciała zostawić decyzje w rękach radnych i nie wtrącamy się co do decyzji, jeżeli chodzi o nazwę rond. Dziękuję.
Tak, ale czy na przykład nie ma to w takim długofalowym planie nazywania? Czy za każdym razem będziemy wracać do tej dyskusji i do tych ewentualnych przypominań? Znaczy z tego, co wiem, a tutaj na pewno to są pytania dla naszych członków Rady Miasta, ażeby następne rondo, które i ja mówię, to jest do decyzji, proszę, nie żadna decyzja, ażeby rondo, które powstanie, o którym mówił pan Maruszczak, nazywało się Rondo Solidarności, ażeby zresztą zaraz niedaleko jest Biuro Solidarności, a następne rondo, które to będzie ostatnie rondo w naszej kadencji, na ulicy Miłej, Miła i 1 maja, żeby się nazywało Konstantego Chmielewskiego. Na przykład ja jak najbardziej jestem za tym, żeby tutaj pana Chmielewskiego, no koniecznie rondo, no jak taki jest pomysł w Radzie Miasta. I zresztą to nie jest tak, że to napisało Sitpechem do nas, napisał taki wniosek, ażeby jedno z rond nazwać imieniem prezesa, wieloletniego prezesa, w którym ja miałam przyjemność wiele lat pracować. Także takie są, jeżeli chodzi o... Więcej rond nie zrobimy na razie, także jakby wydaje się, że one są już, przynajmniej propozycje są. A co będzie, to decyzja jest Rady Miasta. Czysty region, to zostawiam reklamację co do firm, zostawiam panu Arturowi Maruszczakowi, który jest członkiem zarządu w Związku Międzygminnym Czysty Region. Jeszcze zacznę może od tego, czego pani też zaczęła, znaczy przekazywaniu spółki Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów do związku o tej samej nazwie, Czysty Region. Rada Miasta już podjęła taką uchwałę. Wczoraj zgromadzenie Związku Międzygminnego też podjęło taką uchwałę, także to już praktycznie jest realizowane przekazywanie spółki i zakładam, że ten proces się zakończy na początku przyszłego roku. To jest pierwsza kwestia. Co do tych nowych przewoźników, to staraliśmy się tak dosyć szeroko informować o tej zmianie i były informacje w prasie, w radiu, jak mają być te zmiany robione, były na stronach. Możliwe, że nie wszędzie przebiegło to wszystko tak, jak planowaliśmy. Do mnie docierały tylko informacje jakby nie też związane z tym, ale jakby dotyczące czego innego, bo gdzieś tam były sytuacje, gdzie ktoś dostał za dużo pojemników, takie były nawet sytuacje. Ale i były też. Problemem jest to, że ludzie nie mają pojemników. Okej, ja to sprawdzę jeżeli pani pyta, gdzie to zgłaszać, to przede wszystkim do związku. Nie do przewoźników, tylko najlepiej do związku i to będzie najszybszy sposób na załatwienie tego problemu. Nawet jeżeli ktoś tutaj gdzieś... Ale nie, no lepiej nie robić tego. Niech będzie to do związku, jeżeli jak to jest informacja, taką ścieżkę działania mamy wypracowaną w związku, więc jeżeli taka informacja wpłynie do związku, to myślę, że w bardzo szybkim czasie będzie ta sprawa załatwiona. Ja może jeszcze tutaj dopowiem, przepraszam redaktorze, ale dopowiem. Wiele osób się pyta, wielu dziennikarzy się pyta, co nam to da, że udziały spółki Czysty Region przeniesiemy do Związku Czysty Region. A tuż bardzo praktyczne. Po to mamy inwestować w naszą inwestycję, w RIPOKA, ażeby mieć śmieci. Co niektórych wydaje się, że śmieci jest dużo, dla odbiorców tak zwanych śmieci cały czas tych śmieci jest za mało. Więc zgodnie z prawem, jeżeli nie jesteśmy właścicielem, czyli jeżeli Związek Międzygminny nie jest właścicielem instalacji, gdzie zagospodarowane są te odpady, to powiem, że decyzja jest trochę przewoźnika, gdzie on te śmieci wywiezie.
Ja przepraszam, że mówię śmieci, ale to chyba najbardziej takie jest popularne. Gdzie on te śmieci wywiezie? No więc może się zdarzyć, co zdarzyło nam się w lipcu, w czerwcu, w lipcu i w sierpniu, że śmieci nie trafiały, mimo że były z naszego terenu, z terenu 10 gmin, które tworzą Związek Międzygminny, nie trafiały do nas. Więc to, że Związek Czysty Międzygminny będzie właścicielem spółki, instalacji, to spowoduje, że możemy wtedy zgodnie z prawem zadecydować sami, że śmieci będą zagospodarowywane na naszej instalacji. Przy czym tutaj zapewniam i zapewniłam też Radę Miasta, zapewniłam też to w uchwale w Związku Międzygminnym, że jest to majątek gminny, jest maksymalnie zabezpieczone. Jeżeli za ileś lat coś się stanie, że na przykład związek przestanie istnieć, to ta instalacja automatycznie wraca do gminy Kędzierzyn-Koźle. Taką uchwałę podjęło wczoraj Zgromadzenie Związku Międzygminnego Czysty Region, że ta instalacja jest nasza, należy do gminy. Jeżeli by cokolwiek się stało, ona jest zabezpieczona. No i też chcieliśmy powiedzieć, że my w związku ze zmianem, z nowym statutem, który został uchwalony z końcem czerwca, gmina Kędzierzyn-Koźle w Związku Międzygminnym ma 50% głosów. To znaczy w ten sposób też zabezpieczamy naszą własność, naszą instalację. To tylko No jeszcze dwa aspekty tego rozwinę, to już jak tak, żeby zakończyć już temat RIPOK-a i śmieci. Dwa ważne są aspekty, jeszcze dwa główne argumenty, które przemawiają za tym, żeby ta instalacja była w związku, żebyśmy mieli kontrolę na tym. No przede wszystkim to jest kontrola. Mamy my jako gmina i inne gminy mamy kontrolę nad ceną śmieci, to jest jedno i tutaj to jest ważne, myślę, dla naszych, przede wszystkim dla nas, dla mieszkańców miasta i gmin, które należą do związku. Tutaj jesteśmy w stanie kontrolować tą cenę, którą płacą mieszkańcy, a z drugiej strony, no nie czarujmy się, niestety nie zrobiono wcześniej inwestycji, które się powinno tam zrobić, związanych z modernizacją tej regionalnej instalacji i teraz musimy to w szybkim czasie nadrobić, tą zaległość i to też poprzez to, że jest to w związku, że związek obejmuje ileś więcej gmin niż sam Kędzierzyn, jest większa ilość śmieci, czy tych odpadów, które wpływają do związku i do tej instalacji, co z kolei przekłada się na pieniądze. No niestety, to złe słowo, ale właśnie śmiecie to są pieniądze. Im więcej jest tych odpadów, tym więcej spółka może wygenerować pieniędzy właśnie na realizację inwestycji, bo chcemy, żeby tą inwestycję w RIPOK realizowała spółka z własnych środków. Nie korzystając ze środków gmin, czy obciążając to gminy członków związku. Także to są takie dwa ważne aspekty, które przemawiają za tym, żeby właśnie ta spółka też się znalazła w związku. Ja chciałbym dopytać o bieżący etap przygotowania budowy tego RIPOK-a. Na jakim też się teraz znajdziemy poziomie? No, jakby zacznę od tego, że mamy nowego prezesa związku, bo od tygodnia jest nowy prezes związku i to jest jakby pierwszy krok, który jest w kierunku realizacji tej inwestycji już teraz na bieżąco. Jesteśmy teraz, czy spółka jest na etapie przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego, czyli opisu tego, co ma być zrobione, w jaki sposób. Jeżeli chodzi o tą modernizację instalacji, nowy prezes, nowy zarząd pracuje nad właśnie sposobem finansowania tej inwestycji i zakładamy, że no w tym roku jeszcze będzie uruchomiona procedura wyłonienia wykonawcy na realizację tej inwestycji. A może poznać prezesa i powód zmiany? Pan Janas jest nowy prezes. Marian Janas. No niestety, ja tak jak powiedziałam na samym początku, dawałam wszystkim szansę,
dostosowania się do innego trybu postępowania, do bycia menadżerem. Poprzedni prezes, no nie chcę go oceniać, bo ja też nie muszę ocenić. No bo pani może go ocenił, pani go nie mianowała, ale to fakt. Ja go nie mianowałam. Nie. No wskazała, powiedzmy. No utracił moje zaufanie. Zrobiliśmy konkurs, zgłosiły się dwie osoby, przy czym jedna osoba tylko przyszła na rozmowy i okazuje się, że pan ma bardzo dobre, odpowiednie wykształcenie, odpowiednie umiejętności, pracował przy zagospodarowaniu odpadów komunalnych w innym mieście, bo w Ostrowie Wielkopolskim. Już tutaj mieszka, wynajął mieszkanie. Dostał bardzo szybko zadanie, bo na przyszły tydzień już ma przygotować finansowanie tej inwestycji. To nie jest tak, że myśmy w międzyczasie bardzo dużo przygotowali do inwestycji. No ja powiem jedno, że mnie to trochę boli, że muszę trochę nadrabiać, bo na pewno komfortowa sytuacja byłaby, jak ja bym przyszła dokładnie rok temu i inwestycja by była w toku. Myśmy zaczynali od początku, jak zaczęliśmy się w czerwcu, w kwietniu, dosyć mocno zagłębiać we wszystkie procedury i w spółkę Czysty Region. No, znaleźliśmy kilka nieprawidłowości, wyprostowaliśmy je, inwestycja będzie. Nie jesteśmy zagrożeni, no co kontrola z Urzędu Marszałkowskiego spowodowała, że dostaliśmy pozytywną opinię, dostaliśmy decyzję, no ale niestety potrzebny nam jest inny pan prezes, który no trochę będzie menadżersko się zachowywał, stąd też zmiana. Panie prezesie, żeby nie było tego, mówimy o nowym przewodniczącym związku. Nie. O spółce, prezesie zarządu. Spółki. Okej, to mamy jasność. To jeszcze jedno pytanie w tym temacie. Czy tych śmieci z tych 10 gmin, o które też taka walka się toczy de facto, czy wystarczy? Bo pierwotne plany, jak mówiono o Lipoku, bo mowa, że te 16-17 gmin, które było pierwotnie, to jeszcze było trochę mało. Czy teraz te 10 gmin wystarczy? Dobre pytanie, co znaczy wystarczy? Do tego, żeby realizować, tak, żeby instalacja, to może tak, zacznę od tego, że zintegrowane pozwolenie, które jest i o którym tu mówiliśmy, że było zmieniane i to też było realizowane decyzją, jest na około 70 tysięcy ton na rok, jeżeli chodzi o odpady. Teraz związek w tych 11 gminach przerabia gdzieś, czy ma jakieś około 40 paru tysięcy. Więc jeżeli plany mamy takie i myślę, i nawet już są jakieś głosy z gmin, które no i były nawet w związku, czy ościennych gmin, które nie są jeszcze w związku, że już rozpatrują możliwość wstąpienia do związku. Zakładamy, że ten związek będzie się rozrastał, będzie się zwiększał i będzie też większa ilość odpadów. No, tak jak powiedziałem, teraz jest 40 parę tysięcy ton, docelowo instalacja jest przewidywana na 70 tysięcy ton. Myślę, że stopniowo będziemy to zwiększać tą ilość i dochodzić do tego poziomu 70 tysięcy ton na rok. Ale to jest to, że tworzymy powolutku, znaczy wydaje mi się, że zrobiliśmy dużo od początku tego roku, ażeby pokazać innym gminom, że jesteśmy silnym związkiem, że potrafimy realizować nasze plany i my je powolutku realizujemy. To, że wcześniej nie powstał RIPOK, no jest to tylko szkoda dla naszego miasta, bo były dofinansowania. Gmina w poprzednich latach, ja nie mówię w poprzednich latach, w ostatnich dwóch latach nie skorzystała z tego. Szkoda. My teraz sprawdzamy, czy jest możliwość innego dofinansowania. Przedtem to było tylko napisać wniosek. Wydaje mi się, że wyprostowaliśmy na chwilę obecną sytuację w Czystym Regionie. Mam nadzieję i życzę tego nowemu prezesowi, ażeby wprowadził Czysty Region, spółkę naszą, na taki wyższy poziom. To teraz drugie pytanie z zupełnie innej kwestii. Chodzi o boisko w Kłodnicy. Sprawa, która kilka miesięcy temu
mocno zbulwersowała mieszkańców Kurnicy, Żabieńca, Koźlaportu. No i stała też się przedmiotem jakichś rozgrywek w Radzie Miasta. Czy pani prezydent dalej utrzymuje swoją deklarację, że jednego roku jedno boisko i czy dalej będziecie państwo proponować, żeby to boisko to było boisko w Kurnicy, skoro ma gotową dokumentację? I trzecia sprawa, czy zmieniła się jakby zakres rzeczowy tej inwestycji? Czy osobiście bym nie chciała teraz o tym dyskutować. Mamy jeszcze, jesteśmy przed budżetowaniem, przed rozmowami z radnymi. Sesja, która będzie 26, to nie jest sesja budżetowa. Radni dostali 15 listopada budżet, w którym fakt jest, jest wpisane to boisko. Są projekty dwóch następnych boisk. Nie pamiętam już. Gimnazjum 3 i 4. 3 i 4. No teraz nie wiem, jak to będzie z tymi gimnazjami, bo nie wiem, czy trzeba czekać, ale projekt będziemy robili. Chciałabym no nie podejmować tej rozmowy bez rozmowy z radnymi. I teraz kolejny już ostatni obiecuję moje pytanie dzisiaj przynajmniej. Zarówno do pani prezydenta, jak i do pana prezydenta Jagieły. Plany rządu, te najszybsze, czyli sześciolatki, a w zasadzie sześciolatki mają zostać w przedszkolach. I druga sprawa to likwidacja gimnazjum. Jak gmina się na to zapatruje, jakie to może wywołać, na jakie będą konsekwencje tych planów? Ja powiem tak, oczywiście nie ma jeszcze jakichś rozstrzygnięć. Wiadomo, że plany rządu są dosyć jasne. Obecnie rządząca partia ma sprecyzowany program. Może go realizować, ponieważ ma większość w parlamencie, więc rozumiemy też z tego, że ten program będzie wprowadzany w życie. Jeżeli się okaże, że sześciolatki pozostaną w przedszkolach, jesteśmy na to przygotowani i zapewnimy wszystkim przedszkolakom miejsca. Starczy? Starczy, dlatego że my jesteśmy na to przygotowani. My udostępniliśmy w tym roku możliwość przebywania 2,5-latkom w przedszkolu, co znacząco przyczyniło się do właściwie 100% zabezpieczenia wszystkich dzieci przedszkolnych i to jest moim zdaniem dosyć duży sukces gminy. No oczywiście te zmiany spowodują, że z pewnych tego typu rozwiązań jak 2,5-latków będziemy się musieli wycofać, ale na pewno będziemy szukali rozwiązań w tak zwanych żłobkach. Bo utworzyliśmy, jak Państwo wiecie, doskonale dwie filie żłobkowe i to też w znaczący sposób rozwiązało problem rodzicom, którzy mają te młodsze dzieci. Kwestia gimnazjów to już jest zupełnie inna kwestia. Z planów rządowych, z tych informacji prasowych wynika, że będą to formy wygaszania, więc to nie będzie likwidacja z dnia na dzień. Czy ona zostanie wprowadzona w 2016 roku? Tego też trudno rozstrzygnąć. Być może, że już te pierwsze klasy nie zostaną utworzone w tych gimnazjach, ale będzie to bardzo skomplikowany proces i sądzę, że rząd, który będzie nad tym pracował, czy ministerstwo, będzie musiało wziąć pod uwagę logistyczne problemy innych gmin. My takich problemów nie będziemy mieli, natychmiast się dostosujemy. Ale wiecie Państwo, też wypracowywaliśmy strategię i jest propozycja, tak, pani prezydent, żeby wstrzymała postępowanie nad tą strategią, bo ona będzie po prostu nie pasowała do tej nowej rzeczywistości. Chcemy poczekać, wstrzymując się na decyzje, które już będą konkretnymi decyzjami. Pani minister oświaty mówi, że do końca tego roku kalendarzowego przygotuje zmiany do ustawy o systemie oświaty i wtedy będziemy mieli jasne rozstrzygnięcia. W każdym razie będziemy wiedzieli, w jakim kierunku iść. My zapewniamy jako gmina, że nie będzie logistycznych, oczywiście będzie wymagało to nas mocnego zaangażowania, ale nie widzimy dzisiaj po takiej wstępnej analizie powodów do tego, żeby stwierdzić, że jakieś dzieci nie będą, dzieci przedszkolne nie będą miały miejsc w przedszkolach. Nie, w takiej sytuacji. Mamy już sytuację raczej spokojną, a nauczyciele? Bo tam profesorko będzie rocznik gminy. No tutaj to trudno mi się wypowiedzieć na ten temat. No na pewno będą musiały być ze względów strukturalnych jakieś zwolnienia, ale zawsze, za każdym razem, kiedy dochodzi do takich sytuacji, będziemy szukać rozwiązań, w których to ci nauczyciele, którzy posiadają prawa emerytalne, bądź mają możliwość, to są wszystko kwestie... Tak.
Ale nie wiemy, czy i jakie, w jakiej skali to się będzie rozstrzygać. Jeszcze nie ma więcej pytań, to serdecznie dziękuję Państwu za konferencję. I zapraszamy 6 grudnia w czapeczkach Mikołaja na Rynek Korzyn.